Drogie panie, ponieważ dostałem kilka zapytań, jak z tym facetem postępować, to niezależnie od tego, że mam urlop, to myślę, w jaki sposób wam przekazać bardzo trudną do zrozumienia informację, że istnieją trzy typy podejścia do faceta i manipulowania nim, żeby go w sobie rozkochać, żeby go w sobie przywiązać do siebie, żeby zainteresować go sobą głęboko, głęboko, nie tylko powierzchownie, no bo to, że powierzchownie facet jest zainteresowany, to każdy, ale żeby był głęboko zainteresowany związkiem i to trwałym, to kobiety wymyśliły trzy genialne strategie. Strategia pierwsza, stosowana przez 98% niewiast, to jest płacz, to jest foch, to jest niezadowolenie, to są dąsy, to jest obrażanie się, to jest to wszystko, czego facet nie może znieść i go krew zalewa, to wtedy mu się wydzielają te właściwe hormony, no i się poddaje, no jest w związku, wyrzuty sumienia go gniotą i tak dalej. I to jest ten najbardziej powszechny sposób. Natomiast informuję was, drogie panie, że ten sposób nie działa w ogóle na mężczyzn. On działa na facetów, natomiast na mężczyzn, czyli na księcia z bajki, nie zadziała. Książę z bajki w najlepszym przypadku poda chusteczkę lub wskaże, gdzie jest najbliższy psychiatra. To będzie jedyne działanie, którego możecie oczekiwać od księcia z bajki. Istnieją jeszcze dwa inne systemy, jak sobie rozkochać faceta. I tu polecam taki bardzo miły sposób, stosowany przez około 1% populacji niewiast w naszym kraju. W innym kraju może jest tego trochę więcej. To jest podziwianie. Podziwianie faceta, jego jako człowieka, jako osoby, podziwianie to, co on potrafi, kim jest, jak się zachowuje, jak się opiekuje, jaki jest miły. I on wtedy się rozwija, on chce jeszcze więcej podziwu i jest jeszcze bardziej zainteresowany, jest jeszcze bardziej miły, jest jeszcze bardziej skory do tego, by stać się zainteresowany stałym związkiem z tobą, gdyż z żadną kobietą nie czuję się tak dobrze, jak z tą, która go podziwia. I tu mam jeszcze trzeci system. Trzeci system to jest współpraca z facetem. I tu, drogie panie, informuję, że nie jest to proste, gdyż żeby współpracować z facetem, to wpierw należy go zrozumieć, wpierw należy podejść do niego jak do człowieka, dowiedzieć się, jak on wygląda, jak jest zbudowany, jak funkcjonuje, ale także jak myśli. Wyobraźcie sobie, że prawdziwy mężczyzna myśli. I on, skoro myśli, to nie jest zainteresowany ani płaczem, ani dąsami, ani fochami, ani pocieszaniem. Dlatego, drogie panie, ten najbardziej skuteczny sposób, jak rozkochać w sobie księcia z bajki, to jest po pierwsze podziwiać, po drugie podziwiać, po trzecie podziwiać, a po czwarte współpracować z nim. Współpracować. A jak już osiągniesz te cztery poziomy, to możesz od niego wymagać. On jest wtedy gotów pójść dalej. I życzę ci tego, aby zastosowała ten system, a nie ten, który stosuje 98% Polek.
Amen.